Dzień dobry Państwu. Za chwilę zrobię odczyt Tarota Akaszy dla Lwa na miesiąc wrzesień roku 2023. Pierwsza karta to Hilarion, wielki nauczyciel, mistrz nauki, wiedzy, ale także medium. Jeżeli będziecie zajmować się projektami w jakikolwiek sposób związanymi z nauką we wrześniu, będzie Wam się powodzić. Będziecie mieli odpowiednie natchnienie, możliwości, energię rozwiązania. Będziecie widzieć wzory, które normalnie są ukryte. Także kwestia tych nauk duchowych też będzie otwarta dzięki osobie Hilariona. Energetycznie będzie dużo zamieszania, kryzysy, brak spokoju, brak równowagi, rozdrażnienie. I patrzcie, do czego to prowadzi. Karta odwróconej szachownicy. W Waszym środowisku, takim najbliższym otoczeniu, być może praca, tam, gdzie są małe społeczności, które są ze sobą dużo czasu, odnajdziecie osoby, które uważane były przez Was za przyjaciół, kogoś godnego zaufania, a okaże się, że te osoby bardzo niekorzystnie na Was wpływały, działając za Waszymi plecami, kopiąc pod Wami dołki. I ta karta mówi o tym, żeby tych nieszczęśliwych ludzi po prostu opuścić. Więc to będzie taki miesiąc rozczarowań i oczyszczania swojego środowiska właśnie z ludzi, którzy Wam nie służą, działają przeciwko Wam. Popatrzcie dalej, co się dzieje. Mamy kartę róż, bliskich relacji i ten ptak, który leci teraz w dół, on ma w dziobie wiadomość. Ta wiadomość jest przeniesiona z karty obok, czyli z tej odwróconej szachownicy. I te odkrycia doprowadzą do konfliktów, do walki pomiędzy Wami, czyli to nie będzie coś takiego, że odkrywam kogoś, kto działał przeciwko mnie i odchodzę. Nie, tutaj widać konflikt, tutaj widać solidną awanturę. Mało tego, jest to karta róż opisująca takie bliskie, rodzinne relacje. Ja podałem przykład współpracowników, przykład pracy, a tutaj okazuje się, że gdzieś to będzie w obrębie rodziny. A wszystko rozpocznie się od tych zawirowań energetycznych. Kolejna karta bardzo dobra dla Was, ponieważ jest to odwrócony mistrz artystów. To jest artysta, który swoje dzieła kiedyś już stworzył, teraz czerpie z nich korzyści, więc dzieła przyniosły sukces. Jeżeli jesteście artystami, coś kiedyś stworzyliście, gdzieś to wisiało w internecie albo na półce, niewidziane przez nikogo, we wrześniu jest szansa, że ktoś dostrzeże Wasze dzieło i zostanie to sprzedane, bo ta karta mówi o tym, że zaczniecie czerpać korzyści z tych wytworzonych przez Was kiedyś dzieł. Popatrzcie dalej. Karta środkowa. Jakie to jest piękne potwierdzenie tego, o czym powiedziałem przed chwilą. Karta środkowa, serce piramidy, czyli najmocniejsze przesłanie z niej dla Was, to jest karta obfitości i ona stoi za tym odwróconym artystą, który czerpie korzyści ze swoich dzieł, a tutaj mamy tą obfitość i to w sercu piramidy, więc będzie Wam się wiodło w relacjach bliskich, międzyludzkich, rodzinnych. Będzie źle, będą jakieś kłótnie, awantury, ale pod kątem życia
macie obfitość, macie sukces. Królowa zwojów, królowa Akaszy, bardzo wrażliwa, inteligentna osoba z ogromną wiedzą, bezpośrednio ze źródeł Akaszy, ale wiedzą, którą przekazuje innym. To jest karta odwrócona. Karta odwrócona równie dobrze może świadczyć o partnerce, którą możecie utracić w wyniku właśnie tych kłótni, awantur, konfliktów, które widzimy na kartach poniżej. Więc te gry, ta odwrócona szachownica, to wszystko może mieć wpływ na to, że dojdzie do jakiejś separacji, rozłamu takiego związku. A na samym szczycie mamy odwróconego uzdrowiciela. Świadczy to o potrzebie leczenia. Zwróćcie uwagę na swoje zdrowie, bo wrzesień może to być miesiąc osłabienia i to już widać po tej karcie, gdzie mieliśmy energię Akaszy odwrócone, czyli ta dysharmonia energetyczna może źle wpłynąć także fizycznie na wasze organizmy, bo na szczycie piramidy właśnie mamy kartę, która każe wam zwrócić uwagę na swoje ciało, na swój organizm. Być może pojawi się właśnie konieczność jego uleczenia z powodu energii, złych, niesharmonizowanych energii, które będą właśnie we wrześniu na was działać. Ale najpiękniejsza dla was i tak jest karta środkowa. Serce piramidy pełne obfitości. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.